Jahwe, pierwszy i ostatni. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja i jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Księga Izajasza, 44 rozdział, 6 werset. Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Księga Objawienia, 22 rozdział, 13 werset. Jest rzeczą oczywistą, że ten, który jest pierwszym i ostatnim w Księdze Objawienia, jest również Jahwe z Izajasza, 44 rozdział. Żaden uczciwy umysł nie mógłby nie zgodzić się z tym wnioskiem z jednego bardzo prostego powodu. Nie może być dwóch osób opisanych jako pierwszy i ostatni. Z tego jasno wynika, że są one tą samą osobą. Jahwe oświadcza w Księdze Izajasza, że poza tym, który jest pierwszy i ostatni, nie ma Boga. A następnie odpowiednio tym, o którym mówi się jako o pierwszym i ostatnim w Księdze Objawienia 22:13, jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus. Interesujące jest to, jak Pan Jezus rozwija ten tytuł pierwszego i ostatniego w relacji Nowego Testamentu. Widzimy to w Księdze Objawienia 22 rozdział 13 werset. To właśnie w tym fragmencie Księgi Objawienia mówi on o sobie: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Jako Alfa i Omega jest ucieleśnieniem wszystkiego, co Bóg mówi jako początek i koniec. Także jako początek i koniec jest ucieleśnieniem wszystkiego, co Bóg czyni. I jako pierwszy i ostatni jest ucieleśnieniem wszystkiego, czym Bóg jest. Tak więc w tych trzech rzeczach możemy rozważać wszystkie Boże słowa, dzieła i naturę w osobie Chrystusa. Te tytuły Pana Jezusa są zasadniczo boskie w swoim znaczeniu. Tylko ślepa niewiara nie dostrzegłaby boskiej chwały Pana Jezusa w tych tytułach.